Dzisiejszym gościem jest aktorka, wegetarianka, pisarka, matka czwórki dzieci, Monika Brozowska. Bardzo miło, witam gorąco. Dziękuję, że przyszłaś. Powiedz mi, bo, bo jako mama czwórki dzieci, jakie kryzysy miałaś dzisiaj rano w związku z dziećmi? No, dzisiaj poszło całkiem sprawnie, bo z tej czwórki była trójka w domu, bo Karolina pracuje, więc akurat dzisiaj rano jej nie było. Nie zapomniałam kupić przed poniedziałkiem pieczywa, bo to są zazwyczaj takie, wiesz, punkty sporne, mm. że nie ma z czego śniadania <laughs> zrobić. Było mleko owsiane, którego fanem jest z kolei mój najmłodszy Lucek. Nie, mleka owsianego nie było. Z mlekiem owsianym. Było. Dobra, to była afera. E, to był kryzys. Lucek wstał o siódmej i zaczął się drzeć właśnie. Mleka! Trochę! Trochę, proszę! Pomocy! Bo już jak jest dramat taki, to krzyczy, pomocy! Ja mówię, Dobra, wstaję idę po to mleko. No i wyskoczyłam do sklepu, przyniosłam mleko kryzys zażegnany. A ty chyba nie miewasz poważnych kryzysów z dziećmi, bo ty mówisz w wywiadach, że masz no, nie tyle o dziwo, ale masz to szczęście, że masz te dzieci wyjątkowo współpracujące. Wiesz co, to, to jest chyba jednak też jakiś efekt i mojej pracy no i chcąc, nie chcąc ich ojców. Bo trudno powiedzieć przy takim, wiesz, przy takiej kombinacji, gdzie jest trzech ojców, że to po prostu, nie wiem, geny, bo w zasadzie ta mieszanka jest tak wybuchowa, że można było różnie trafić, a dzieciaki są naprawdę współpracujące, ale to jest też efekt tego, że my bardzo dużo z nimi rozmawiamy. Nie ma takiej sytuacji, że ja widzę, że pojawia się jakiś kryzys i ten kryzys zostaje zamięcione pod dywan, tak jak na przykład to mleko owsiane, e, tylko siadamy, gadamy, to są czasami ciężkie rozmowy, ciężkie tematy, ale udaje nam się za każdym razem gdzieś tam wrócić na te nasze dobre tory, więc to, to chyba działa. Ty powiedziałeś w jednym, w jednym z wywiadów e, taką rzecz, że zdarzają się takie chwile, że masz ochotę, Wyjść z domu i nie wrócić. Ty mówisz odnośnie właśnie tego typu kryzysów, że masz ochotę, żeby był, żebyś miała święty spokój, żeby przez chwilę być sama ze sobą, ze swoimi myślami. Mhm. Mówisz odnośnie takim podejściu, można powiedzieć, taki pozytywny egoizm, nie? że stawiasz siebie w niektórych sytuacjach na, na, pierwszym, na pierwszym miejscu. Mhm. Ty się spotykasz z krytyką ze strony ze strony swoich, no może nie swoich koleżanek, ale innych kobiet. Wiesz, ja, ja mam to szczęście i moje koleżanki, z którymi się spotykam, większość, że jednak mieszkamy w dużych miastach. Więc trochę ta optyka patrzenia na macierzyństwo, no ja widzę, że jest zupełnie inna. Jest zupełnie inne przyzwolenie na to, co wolno mamie w mieście, a co w dalszym ciągu wolno mamie, która nie mieszka w dużym mieście. Spotykam się na przykład z krytyką w momencie, w którym nie przebieram w słowach, mówiąc o moich dzieciach. Że jak matka może mówić w ten sposób o swoich kochanych dzieciach? Może, bo jestem tylko człowiekiem. Nie chodzi o to, że mam w tej chwili przeklinać, że mam używać jakichś, nie, wiem, wulgaryzmów, ale jeżeli mnie zdenerwują, jeżeli mnie wkurzą, jeżeli zdarza mi się na nie podnieść głos, no to nie będę mówić, że tak nie jest, bo uważam, że to później powoduje takie niezdrowe sytuacje, kiedy właśnie tym innym mamom, kiedy zaczyna to wszystko buzować, i temperatura rośnie, i one mają ochotę wybuchnąć. Albo wybuchają, no to po, po, później zabijają jakieś ogromne wyrzuty sumienia. Ja robię też tak, do czego też musiałam w sumie, tego musiałam też nauczyć moje dzieciaki: że jak już czuję, że już te baterie są na wyczerpaniu, to na przykład wyjeżdżam gdzieś sama albo wychodzę. To nie chodzi o to, że ja teraz muszę znikać na dwa miesiące. Ale one też wiedzą, że je, to jest normalne, że ja pojadę, nie wiem, z moją przyjaciółką gdzieś na trzy dni. Teraz też wyjeżdżam na trzy dni do Budapesztu z moją przyjaciółką, bo tego potrzebuję, bo muszę odpocząć, bo chcę pobyć sama. Takim wyrazem, na który zawsze chyba rodzice, rodzice matki najbardziej czekają, bo że kiedy to moje dziecko zacznie mówić mama, mama, i później się pojawia to mama i masz takie, o Jezu, miód na moje serce. I mija, nie wiem, tam kolejny rok, półtora, dwa. I to mama staje się takim triggerem momentami, że jak słyszysz, wiesz, jak ono dochodzi z jednego, drugiego pokoju, z jednego, drugiego kąta, to naprawdę, naprawdę wtedy masz ochotę powiedzieć, dobra, nara, mnie po prostu nie ma, ja muszę zniknąć teraz chociaż na, na dwie, trzy godziny. I wydaje mi się, że dziewczyny, które mają kontakt faktycznie ze sobą, powiedzą dokładnie to samo, że to może być piękne, ale to może być też piekielnie męczące. I mówienie, że tak nie jest, jest oszukiwaniem innych kobiet, które się na to decydują. Ale wiele kobiet romantyzuje to macierzyństwo, moim zdaniem jednak. Romantyzuje? Mhm, jednak oczywiście, że tak. Na Instagramie pokazują same... Matkę czasami jak czytam po prostu te posty, to mówię... No nie, no, no, no tak nie jest, tak się nie da. Wiesz, co, to też jest właśnie kwestia tego, kogo obserwujesz, z kim się spotykasz. Ja mam takie szczęście, że się naprawdę otaczam dziewczynami, które mają bardzo, bardzo podobne wartości, w bardzo podobny sposób do tego podchodzą. Jak chcemy być matkami na 100%, to jesteśmy matkami na 100%. Robimy dużo rzeczy takich, żeby naszym dzieciom było dobrze, ale uważam, że to jest. Zupełnie normalne i że, tak, że to też jest element wychowawczy, kiedy ja pokazuję moim dzieciom, że one nie są całym moim światem. Ja najbardziej nie lubię, jak ktoś próbuje mi wmówić, że moją życiową rolą jest bycie matką. To nie jest moja życiowa rola. Ja jestem tą matką, ale moją rolą jest doprowadzenie do takiego momentu, kiedy wypuszczam z domu fajnych, ukształtowanych młodych ludzi, którzy są samodzielni. Którzy mają fajny kręgosłup moralny, którzy wiedzą, czego chcą, e, którzy czują się bezpiecznie, którzy wiedzą, że mogą do tego domu wrócić na zupę, żeby ze mną coś przegadać, żeby się wypłakać, ale że ogólnie stają się samodzielnymi jednostkami. Absolutnie jestem totalnie w kontrze do mam, które tą pępowinę będą wiesz, rozciągać po prostu do granic możliwości i dzwonić do swojego 40 synka i pytać, czy u niego wszystko dobrze i dlaczego, do, i dlaczego do mnie nie dzwonisz, bo ja tak bardzo za tobą tęsknię. I w zasadzie, odkąd ciebie nie ma, to moje życie straciło sens i nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić. Nie, to, to, to w ogóle nie jestem ja. Wiele te, tego typu osób, które żyły w tego. W takich relacjach właśnie, gdzie ta pępowina nie została odcięta, mówią odnośnie swoich, swoich matek, że mama to moja najlepsza przyjaciółka. Mhm. Ty chcesz być najlepszą przyjaciółką dla swoich dzieci? Ja nie uważam, że muszę być najlepszą przyjaciółką, która wie wszystko. Tak jak moje dzieciaki nie muszą wiedzieć wszystkiego o mnie, co nie zmienia faktu, że zawsze jeżeli się o coś zapytają, to mamy też taką pierwszą główną zasadę, że mówimy sobie prawdę. Ale nie muszę wiedzieć wszystkiego. Oni mają swoje życie, mogą mieć swoje tajemnice. Uważam, że to jest w ogóle zdrowe, jeżeli każdy z nas zachowuje coś dla siebie. Lubię być bardzo blisko moich dzieci. Lubię, kiedy one czują, że czegokolwiek mi nie powiedzą, to nie zostaną ocenione i nie zostanie to później użyte przeciwko nim. Ale, ale chyba bym nie szła aż tak daleko, żeby być właśnie tą najlepszą przyjaciółką. To chyba, nie wiem, czy to. Nie, Moim zdaniem to jest... jest to zdrowe, nie, ale o... też Dziękuję. Moje zdanie. Dobrze, tak. Ja myślę, że mało, która, która postać, jeżeli chodzi o. No, pozwolę sobie użyć słowa show business. Mam nadzieję, że się nie, nie obrazisz. Wzbudza dość duże kontrowersje pod względem swojego patchworku, nie? W, którym, w którym jest. Bardzo często w internecie właśnie cudowne internautki, które pokazują właśnie idealne życie, krytykują ciebie. Ciebie to wkurza albo wywołuje jeszcze gorsze, e, gorsze odruchy? Ja uważam, że najbardziej to przeszkadza tym osobom, które żyją w tych swoich po prostu domkach Barbie, e, ale są bardzo nieszczęśliwe, bo tak naprawdę gdzieś tam głęboko chciałoby mieć na tyle odwagi co ja i dalej szukać i sobie myśleć i zmieniać się i zmieniać zdanie e, i się rozwijać. Ale po prostu tak, tak już sobie tam wszystko poukładały w tym różowym domku, że no tak bardzo nie chcą tego stracić i tak, i tak bardzo ważna jest ta forma, którą to przybrało, że nie myślą po prostu o tym, czy faktycznie są szczęśliwe. A ja za każdym razem, może dlatego moje życie tak, a nie inaczej wygląda, bo przychodził za każdym razem taki moment, że sobie myślałam, kurczę, nie jestem szczęśliwa, mam super mamę. Która za każdym razem w takim momencie zwrotnym mojego życia zadawała mi ciągle jedno i to samo pytanie: Jesteś szczęśliwa? A, ty nie. a ja mówiłam, że nie. Ja mówiła, no to jakby nie mam więcej pytań. Jeżeli taka osoba z takim super, idealnym życiem sama sobie zada pytanie, czy jest szczęśliwa i będzie przed sobą szczera, to wydaje mi się, że ta, która jest szczęśliwa, nie napisze mi tego komentarza. A ta, która nie jest, a chciałaby coś zmienić, no to będzie myślała, że jak mi będzie dopiekać w tych. Mnie to, jakby mnie to za bardzo nie rusza, bo. Bardziej liczy się dla mnie, wiesz, zdanie, nie wiem, moich przyjaciół, moich znajomych, którzy faktycznie mnie znają, którzy mi pomagają, którzy w momentach, kiedy mam jakiś kryzys, to wiem, że mogę do nich zadzwonić. No do pani, która pisze taki komentarz, nie zadzwonię na no raczej mi nie pomoże. A za co nie jesteś krytykowana, to, to twoja, twoja figura na portalach plotkarskich jest. Są... Jesteś krytykowana? Tak, też ostatnio jakiś pan od fitnessu mi zwrócił uwagę, że jak na ilość jogi, którą robię, to naprawdę to ciało. Masakra. <grymne> Wiesz co, to znowu są te takie mm, takie przekonania. Teraz już mniej, bo też się więcej na ten temat mówi, ale ja pamiętam, że dla mnie to było szokujące, jak urodziłam pierwsze dziecko. Miałam 23 lata, urodziłam Karolinę. No i tak, ja byłam tą dziewczyną, która myślała, że jak urodzi dziecko, to jak wyjdzie ze szpitala, to będzie miała płaski brzuch. Się okazało, że ten brzuch płaski nie był jeszcze przez wiele kolejnych miesięcy, że ta skóra zaczęła już wtedy trochę inaczej wyglądać. I tak jak teraz uważam, że może znowu przeginamy nawet w drugą stronę, że już jest tak momentami aż za dużo tego wszystkiego, jest tak za bardzo dosadnie pokazywane, już tak nie ma miejsca w ogóle na jakieś niedopowiedzenia, tylko jest po prostu BACH, po prostu tak będziesz wyglądać w połogu, BACH, tak będziesz wyglądać po cesarskim cięciu, BACH, a tak wygląda ciało, które zrobiło to, to i to, no nie? To ja mam takie momenty, tak dobra, już za dużo, okej, jakby wiem, jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale wtedy, te 20 lat temu, no to byłam zdziwiona, byłam zdziwiona, że to zajmuje trochę czasu, więc w sumie ktoś zaczął robić dobrą robotę, no tylko my zawsze mamy taką właśnie tendencję do tego, żeby przegiąć z kolei, żeby tym, tym wahadełkiem tam się gdzieś wychylić po prostu w drugą stronę. I, i ja uważam, że fajnie jest... Nie iść w takim kierunku, żeby za wszelką cenę dążyć do tego, co było przed, bo to się nie da, bo nie wiem, nie dość, że się rodzą te dzieci, no to się jednak starzejemy. No, są jakieś możliwości medycyny estetycznej, ale one też mają jakieś swoje granice. Ale żeby jednak dbać o siebie i dbać nawet nie pod takim kątem, żeby obsesyjnie próbować wrócić. Tylko, żeby mieć takie poczucie, ja na przykład mam takie poczucie, że ja chcę, żeby to ciało mi fajnie służyło jeszcze przez minimum 40 lat. Więc to, co robię, to nie robię tego po to, żeby stawać przed lustrem co dzień jest ekstra, naprawdę jest super. Tylko, żeby wstawać i właśnie sięć. o, nie bolą mnie kolana, nie bolą mnie plecy, <sum> mam dobrą przemianę materii. Bardziej pod takim kątem, takiego wiesz, tak jak ludzie, nie wiem, dbają o samochody, jeżdżą tam z nim, wiesz, myjnia, wąski i tak dalej. No to to jest jakby taka, to jest taka bryka moja, no, którą, o którą sobie dbam, ale też bez przesady. No. Mm -hmm. Matki są dla, dla siebie okrutne. Tak. Można by było. kobiety. Mm -hmm. Nie, tylko tak. Chyba bym tak nie generalizowała, że, że matki. Mm -hmm. Nie wiem, czy faceci potrafią być tak okrutni. Nie, właśnie, mnie się to wydaje, ty byś mi nie, powiedzieć. Mnie się wydaje, że absolutnie nie, że to jest w drugą stronę. To mena kobiet, jest, nie. Tak, że jesteście wyjątkowo, szczególnie te, moim zdaniem, <laughs> które nazywają siebie feministkami i które uh -huh. głośno krzyczą o. Właśnie, równość, wolność. Tak? O tak. To, tak, tak, też tak sobie pomyślałam, że równość, wolność, ale pod warunkiem, że jakby jesteś w mojej drużynie, a jak już ta twoja wolność wygląda trochę inaczej, to. To, to, to nie ma zmiły. Usłyszałaś kiedyś od, od kobiety, że tak naprawdę to twoje porody to nie były porody, bo to było cesarskie cięcie? Gdzieś tam się kiedyś zdarzyło, wiesz, gdzieś tam się kiedyś zdarzyło, na pewno, ale ponieważ ja jestem y, bardzo przekonana o tym, że to jednak były porody. Znaczy, wiesz, to ja też tak nie. Ja miałam taki, y, oczywiście miałam dużą potrzebę, żeby spróbować rodzić naturalnie, bo uważałam, że to może być. Nie wiem, czy ciekawe doświadczenie to jest dobre określenie, że to będzie jakieś doświadczenie, które na pewno warto, warto przeżyć. Że będzie ciężko, że będzie ból, ale że chciałabym to przeżyć. W związku z tym, że się nie udało i, yy, i musiałam rodzić dzieci przez cesarskie cięcie, to wiesz co, to ani razu nie miałam takiej myśli, że, o rany, że, że to jest jakiś gorszy sposób na przyjście dziecka na świat. Bo za każdym razem y, rodziła się we mnie taka myśl, że gdybym była w tej ciąży, załóżmy, nie wiem, 100-120 lat temu, bo to mniej więcej wtedy zaczęły się udawać cesarskie cięcia, no to po prostu ani nie miałabym dzieci, ani ja bym nie żyła. Więc, jakby mm, traumatyzowanie innych kobiet, że urodziły przez cesarskie cięcie, w związku z czym, jakby są gorszymi matkami, że ten poród jest gorszy. Uważam, że nawet w sytuacji, kiedy kobieta nie ze względów medycznych, tylko po prostu decyduje się na taki krok, to znowu to jest jej decyzja. Wydaje mi się, że byłoby fajnie, gdybyśmy w końcu yy, zaczęli myśleć o tym, że my naprawdę mamy prawo się. Po prostu różnić pod każdym względem pod kątem figury, pod kątem preferencji seksualnych, pod kątem preferencji, czy chcesz mieć dzieci, czy ich nie chcesz mieć, pod kątem tego, z iloma partnerami chcesz mieć te dzieci, czy chcesz wchodzić w związek małżeński, czy nie, czy chcesz mieć zwierzęta w domu, czy nie, czy chcesz spać z tymi zwierzętami w jednym łóżku, czy jednak byś chciał, żeby, nie wiem, twój kot spał w oddzielnym pomieszczeniu. Kurczę, jest tyle rzeczy, co do których możemy się pokłócić, ale równie dobrze, jeżeli przyjmiemy, że każdy ma prawo robić po swojemu, jeżeli to się mieści w jakichś takich normach moralnych, po prostu, to fajnie by było dać sobie w końcu święty spokój. Bo i tak, to chyba nie chodzi o to, żebyśmy się wszyscy zrównali po prostu do jakiegoś jednego poziomu, bo ja uważam, że to jest najcudowniejsza rzecz, która dotyczy ludzi, że my się możemy tak fajnie różnić od siebie, że możemy się tylu fajnych rzeczy uczyć od siebie. Że nie musimy się spierać, tylko jeżeli ja mam inne zdanie i ty masz inne zdanie, to możemy sobie fajnie o tym podyskutować. Ale u nas ludzie nie lubią dyskutować. Tylko w momencie, w którym się ze sobą nie zgadzają, to to jest super pretekst do tego, żeby się pokłócić, żeby się obrzucić błotem i żeby się znienawidzić. A, a fajnie by było, gdybyśmy spojrzeli na to po prostu od drugiej strony. Nie wiem, czy to się uda. Jakaś utopia chyba z tego wychodzi. Też mi się tak. wydaje, że, że utopia. Tęsknić za planem, za planem filmowym czy serialowym? Nie wiem, wiesz co? Teraz mam takie poczucie, że dopiero wychodzę. Lucek skończył właściwie przed chwilą dwa lata, ma dwa lata i trzy miesiące, więc jakby ja dopiero ten rok mam takie poczucie, że ja wróciłam na te swoje tory, że wróciłam do takiego swojego w miarę. Nie wiem, czy ja mam normalne życie, ale do tego, do tego mojego normalnego normalne życia. Dla normalne. normalne, dla mnie normalne. Że mogę się znowu. Bardziej poświęcić pracy, częściej spotykać ze znajomymi. Miałam te dwa lata naprawdę takie, taki roller coaster, gdzie wiedziałam, że to on jest najważniejszy, że wszystko jest skupione na nim, a dwa lata to jest i mało i dużo momentami wiesz, jak jednak nie chcesz tak zupełnie jakby wypaść z takiego normalnego życia, no to pogodzenie w tym momencie tych innych ról z, z byciem mamą, takiego malucha, jest po prostu piekielnie. Trudne i bardzo wykańczające i psychicznie i fizycznie. Nawet jeżeli trafisz na fajny, współpracujący egzemplarz, no to wiesz, no jednak jak nie śpisz w nocy, no to nie śpisz w nocy. No. Nie, nie da się tego zrekompensować tym, że później w ciągu dnia ten maluch się będzie do ciebie uśmiechać i będzie chodzić za tobą i mówić mamo. no to nie spowoduje, mm -hmm. że nagle spow... o jest, jak jestem wyspana, nie no, to jest ekstra, tylko dalej jesteś śpiący. Czuję, że jakby, że, że wróciłam, więc, a, już wiem o co pytałaś, o plan, więc jakby nawet jeżeli chodzi o to, to nawet jeszcze nie miałam czasu chyba, żeby o tym pomyśleć, czy bym chciała do tego wrócić, pewnie bym chciała Mhm. Mm nie, bo się tak zastanawiam odnośnie tego, czy trochę ten serial, w którym jednak przez lata pojawiałaś mhm. się jako, jako Majka... No był taką konkretną łatką. Czy, czy właśnie się zastanawiam, czy ta łatka, ta szuflada nie jest do dziś, yy, wiesz, miejscem, w którym trochę tkwisz, ta, nie? Tak, wiem, oczywiście, o to chodzi. tak. Przecież do tej, do tej pory to jest urocze, jak, nie wiem, spotykam jakichś ludzi gdzieś tam, na ulicy i wiesz, i lecą, o rany, jak ja lubiłam ten serial, I więc jakby no to jest w dalszym ciągu gdzieś tam żywe, więc to, ale biorąc pod uwagę y, seriale, jakie powstawały i powstają, to też uważam, że bardzo dobrze trafiłam i fajnie jest się kojarzyć z czymś takim, i, I że ja wiem, że dla wielu ludzi no to jest, wiesz, to jest kawał ich życia, kawał dzieciństwa i są tak mocno emocjonalnie z tym związani, dużo bardziej niż ja. Więc to, to dla mnie to jest bardzo miłe, że jestem jakimś tam ważnym elementem ich, nie wiem, dorastania czy ich, nie wiem, życia takiego domowego, które kiedyś tam miało miejsce. Więc to, to, to jest miłe. Mówisz, no no gościliście przez wiele lat w domu. Przez 10 lat, no to jest Pokazując czasu. trochę, y, prawda, tajemnicę domu rodzinnego, mm -hmm. y, w jakiś sposób przyjmując widzów jako swoich członków rodziny, mm -hmm. nie? Tak było. Powiedz mi, bo właśnie tak jak rozmawiałem z kilkoma osobami przed naszym spotkaniem, no to każdy powiedział: A to właśnie z rodziny zastępczej, aktorka z rodziny zastępczej, co ty teraz robisz zawodowo. W tej chwili pracuję nad kolejną książką kulinarną razem z moją przyjaciółką Karoliną, która do tej książki robi zdjęcia, więc mamy fajny pretekst. Wyjeżdżamy sobie, jeździmy po różnych miejscach, spotykamy się u mnie w domu, u niej w domu. Będzie zbiór w ogóle różnych takich moich ulubionych przepisów. Nie ma konkretnego, to nie będzie książka z jakąś. Oczywiście to będzie kuchnia wegetariańska, więc jeżeli ktoś chce to nazywać dietą, chociaż teraz już chyba niech tego dietą nazywa, tylko po prostu kuchnia wegetariańska. Natomiast będą to takie przepisy, które u mnie powodują, że po prostu jest mi dobrze. Takie przepisy, z którymi ja się lubię dzielić z innymi. Jak przyjeżdżają do mnie goście, to, to zawsze chcę, żeby było miło i przyjemnie, więc to jest jeden z takich elementów, właśnie takiego robienia dobrej atmosfery. Więc chcę, żeby ta książka była takim zbiorem takich dobrych, miłych przepisów które później ktoś będzie mógł również przygotować u siebie w domu dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich przyjaciół i też czuć jakby ten klimat, który mi towarzyszy podczas przygotowywania tych rzeczy. Bo ty lubisz gościć ludzi u siebie Uwielbiam. w domu? Uwielbiam. Kocham karmić ludzi, naprawdę. Kocham ich przyjmować e, i sprawiać i nie robię tego żeby później słuchać, o Boże, jakie dobro jest, jakie, tylko lubię tę atmosferę, która się tworzy w momencie, kiedy wszyscy siadają przy stole, zaczynają jeść, zaczynają rozmawiać i jest taki, masz takie poczucie po prostu takiej, takiej jedności i, takiego, i takiej przyjemności.